Testy, porady, opinie, forum społeczność. Skuterowo.com. Nowa 125, nowa, bo z tego bodajże roku, PCX, Honda oczywiście, 125. Nie wiem nominalnie, jaka jest tego pojemność, czy 110, czy 125? 124 pewnie. Albo 124. Przez przypadek w ogóle tutaj się znalazł pod redakcją. Kolega podjechał niejako przy okazji jazdy testowej. I powiem wam, że jestem w takim troszeczkę lekkim szoku, bo sprzęt po pierwsze troszeczkę odmłodniał, a po drugie ma takie rozwiązania, o których jeszcze parę lat temu nikt by nie pomyślał. W sensie... Takie. Jakie? Weź tu zbliżenie, zrób na to. To jest fajnie. Start fuel. O, masz. O! Prawie jak elektryka. Nie, fajne, bo jest tutaj też jest zabezpieczenie, nie? Stacyjki, że możesz sobie zrobić tak. O. I teoretycznie żaden wandal z klejem się tutaj nie dobierze do tego sprzętu, ale nie czarujmy się, i tak w dzisiejszych czasach popularniejszym rozwiązaniem jest ładowanie czegoś takiego na lawetę, aniżeli przychylanie. Nie, ten przycisk jest fajny, bo on otwiera i bak, i że tak powiem, kanapę, ale masz tutaj porządek. Tu jest jeszcze fajny feature. No. Czekaj, musimy się ruszyć. Znaczy to jest taki feature, w który chyba większość nie uwierzy. Chyba... O, teraz. Ta zielona kontrolka, jakby ktoś nie wiedział, a jakby ktoś na przykład nie jeździł nowoczesnym samochodem, mówi nam o aktywnej opcji start-stop. Musimy się przejechać, żeby ją zobaczyć. Tylko żeby... Nie, no to weźcie po prostu przejść i pokażemy, nie? Znaczy symulujemy jazdę w korku, nie? Albo dojechanie do świateł. Jeżeli ci się od razu po zatrzymaniu nie pojawiła kontrolka, to on się już nie wyłączy. Do 20 co najmniej, wiesz? Albo to jest tak, że on po odpaleniu potrzebuje chwilę czasu na to, żeby, nie wiem, na przykład podładować akumulator, albo żeby coś zrobić, nie? Bo to też może być takie zabezpieczenie. Prawda. No to zrób kółeczko. Zapaliła ci się? O. I teraz jeszcze nic nie rób. Jeżeli stoimy pod światłami i miga nam zielona kontrolka start-stop, to jak tylko przekręcisz manetkę, silnik się odpali, ale w sposób po prostu bezszelestny. Ja nie wiem, jak tutaj działa rozrusznik, na czym on się opiera, ale po prostu robimy tak. A i znów. Mega opcja. No. Trzeba by pomyśleć, że to awaria. No. I nie ma żadnych wibracji, normalnie po prostu silnik jakby go ktoś zapauzował, a nie wyłączył. No więc tak, start-stop to jest, myślę, najfajniejszy gadżet tego sprzętu. Na pewno pozwala zaoszczędzić trochę paliwa. Chociaż nie wiem, czy to w takim skuterze, który pali, podejrzewam, 2,5 litra, to będzie miało już aż takie znaczenie, więc ja to tam traktuję może jako gadżet bardziej, nie? Ale gadżetem też fajnym wydaje mi się, że jest ta deska rozdzielcza. Wygląda naprawdę super. Pełna oczywiście elektronika. Może nie za bardzo rozbudowana, bo tutaj tylko mamy godzinę, ilość paliwa i przebieg tak naprawdę, ale super wygląda. No i oczywiście, co najważniejsze, sprzęt jest na wtrysku. I po trochę... długości 230 km. I 230 km na liczniku. O, zobacz, masz średnie spalanie. 2,9. O, i jest jeszcze, kurczę, komputer pokładowy. 2,9 średnie spalanie, kurczę, ale to chyba dużo. Przy manetce, bo to testowy sprzęt, to raczej przy manetce do końca. Która pracowała w dwóch pozycjach. Nie wiem, gdzie jest to produkowane, ile to kosztuje, ale wygląda porządnie raczej. Tutaj te gumy, to się poprawi. Orientujesz się, ile to kosztuje? Nie wiem. Nawet nie sprawdzałem. To ten, w artykule poniżej filmu wam napiszę, ile to kosztuje, albo też możecie sami sprawdzić. Nie, wygląda, sprzęt wygląda godnie. Robimy zakład? Ile to kosztuje? Się okaże. 14. 14? A, chłodzenie oczywiście jest cieczą. Przez nie chłodnica, a chłodniczkę. Ja, całkiem porządna chłodnica, jak na taką pojemność. Chociaż? Nie, faktycznie.
może nie jest ten, może nie jest... No to jest takie 3/4 motocyklowej, nie? Ale z tyłu budżetowy bęben. No i z tyłu bęben. A jak to hamuje? Całkiem przyzwoicie, chociaż raczej przednim hamulcem niż tylnym. No bo z przodu oczywiście tarcza. Nawet spora, jak na 125. Całkiem fajny zacisk. No i fajny zacisk, no. Kurczę. Okej, no to musi kosztować, ale... To jest taki właśnie typowo fajny sprzęt, taki do miasta, pojechać gdzieś do roboty i... Nawet pod miasto. Bo albo gdzieś pod miasto, nie? Ile to jedzie? 110. 110. Jak na 125 to też sporo pewnie ten. Dużo się zawdzięcza tutaj wtryskowi, który mamy. To może być jeden z hitów na rynku. No, będziemy trzymać kciuki, a w międzyczasie jeszcze sprawdzamy, ile to kosztuje w tej wersji. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com